ten dźwięk o poranku, bo to piątek, piąteczek, piątunia, tak się zaczyna program w TVP Info. Witają się z Państwem. Emilia Zimińska, dzień dobry. I Karol Gnat, dzień dobry. 29 dzień listopada, tak, tak, proszę Państwa. Nie dojrze piątek, czas. Początek weekendu, to jeszcze noc Andrzejkowa. Dzisiaj wróżby Andrzejkowe, muszą Państwo przygotować. Masz jakieś plany? Jakiś klucz. Na wieczór? Na ten wieczór nie, nie mam jeszcze sprecyzowanych planów. Może Black Friday, bo to przecież dzisiaj wielkie wyprzedaże, o tym mówić będziemy w programie. No i sporo jeszcze innych ciekawych rzeczy. W poranku powiemy również o spotkaniu prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego i wiceprezesa partii Mariusza Kamińskiego z Marianem Banasiem. Podczas spotkania padła propozycja, aby szef Najwyższej Izby Kontroli poddał się do dymisji. A propos tych Andrzejek, taka polityczna propozycja, polityczna wróżba, o tym mówić będziemy, proszę Państwa. Powiemy też o marszałku Senatu, profesorze Tomaszu Grodzkim, który unika trudnych pytań. Jak mówi, tu cytat, ma dużo większe, poważniejsze zadania w Senacie. Tymczasem dyskusja wokół oskarżeń korupcyjnych trwa, a parlamentarzyści różnych opcji zgodnie podkreślają, że sprawa powinna zostać jak najszybciej wyjaśniona i o tym na pewno mówić będą dzisiaj goście programów publicystycznych. Minęła ósma, minęła dziewiąta. Ale to nie jedyny temat, który dzisiaj poruszymy. Poruszymy także medialną burzę, bo chyba tak jest to najłagodniejsze określenie tego, co swoimi słowami wywołał Włodzimierz Czerzasty. Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej stwierdził, że Polskę wyzwolili w czasie II wojny światowej sowieccy żołnierze i na kłamstwo zareagowali oczywiście w pierwszej kolejności weterani, którzy walczyli o wolną Polskę. No właśnie, tutaj historia znów odkrywa swoje karty. Pytanie, czy w ogóle takie słowa powinny paść. No i jaka jest prawda? O tym dzisiaj na pewno mówić będą również nasi goście. Wracamy do historii, a ta stała się przedmiotem polityki. To dobrze, czy to źle? Włodzimierz Czerzasty na tapet wzięty w sprawie historii i jego słów, które na pewno dzisiaj jeszcze wielokrotnie będą powtarzane. A po gości, właśnie, Adam Giza będzie dzisiaj rozmawiał między innymi o tym, jak się rozgrzać w zimowe wieczory i jak wzmocnić odporność organizmu. Masz jakieś swoje sposoby? No mam kilka, między innymi imbir do herbaty. O, a propos herbaty, to no, imbir i polecam jeszcze właśnie do tego sok malinowy, goździki, fantastyczna sprawa, czyli tak zwana herbata zimowa. Herbatka zimowa. No, niektórzy jeszcze coś tam dodają od siebie do tej herbatki zimowej. O tym wszystkim z dietetykiem będzie Adam rozmawiał w programie. I na koniec coś, co na pewno Państwa rozgrzeje, bo to będzie zimowa ramówka TVP. Telewizja Polska nie zwalnia tempa. Pierwszy raz w historii wprowadza zimową ramówkę. A nowy sezon to także czas podsumowań. A cóż, no mamy czym się pochwalić. Więcej powiemy Państwu na pewno w serwisach, chwalić się będziemy. Oj, dzisiaj przez cały poranek. Podczas prezentacji, dodajmy jeszcze, tej zimowej ramówki wystąpiła Wiktoria Gabor, która wygrała tegoroczną Eurowizję, ale Państwo to już doskonale wiedzą. Wiki dziś o godzinie 10.30 będzie naszym gościem, a już teraz zobaczmy fragment jej występu. Wiktoria Gabor, świeżo upieczona zwyciężczyni Eurowizji Junior 2019 z Gliwicy. Do tego fragmentu występu i w ogóle do zimowej ramówki jeszcze dzisiaj powrócimy, a już prawie 5.40 na zegarach, co oznacza, że zapraszamy na serwis. Władze Prawa i Sprawiedliwości oczekują od prezesa Najwyższej Izby Kontroli złożenia dymisji z zajmowanej funkcji. Marian Banaś został poinformowany o tym podczas spotkania z udziałem prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego i wiceprezesa partii Mariusza Kamińskiego. O szczegółach i tego spotkania i decyzji mówił zastępca rzecznika prasowego PiS Radosław Fogiel. To jest poranek TVP Info, prawie godzina ósma, więc pora na najświeższe informacje. Witają się z Państwem Emilia Ziemnicka i Karol Gnat. Dzień dobry, zapraszamy. Zaczynamy od kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, które oczekuje, że Marian Banaś zrezygnuje z funkcji prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Rzecznik rządu poinformował też, że premier Mateusz Morawiecki zapoznał się z raportem CBA dotyczącym prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. Tylko do jutra można składać wnioski o wypłatę świadczenia 300+. Od lipca do końca października zostało złożonych ponad 3 miliony wniosków o pieniądze z rządowego programu Dobry Start, mówiła w programie Wstaje Dzień minister rodziny, pracy i polityki społecznej. A do gdańskiej delegatury CBA wpłynęło zaświadczenie o możliwości popełnienia przestępstwa przez marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. To zawiadomienie złożył pomorski radny Prawa i Sprawiedliwości Karol Guzikiewicz. Samorządowiec dostał bowiem maila, w którym mieszkanka Szczecina twierdzi, że Tomasz Grodzki jako lekarz w 2009 roku wziął łapówkę za operację jej ojca.
W tym serwisie powiemy Państwu teraz o nowej zimowej ramówce Telewizji Polskiej, bo to propozycja programowa, którą Państwo, przepraszam, już dobrze znają, uwielbiają też, no ale w tej propozycji pojawiają się także nowości. A dokładnie od 7 grudnia na antenie telewizyjnej Dwójki zagości po raz pierwszy program The Voice Senior, ale także drugi sezon uwielbianego przez widzów programu Sanatorium Miłości. Z prowadzącą Martą Manowską rozmawiała Alicja Sękowska. A w serwisie teraz o premierowym pokazie filmu Mięsożerca wróg numer 1. Produkcja ujawnia niebezpieczeństwa, jakie kryją się za promocją weganizmu i wegetarianizmu. Dziś piątek, dla wielu niezwykły piątek, a właściwie Black Friday, czyli zakupowe szaleństwo. W Stanach Zjednoczonych to początek sezonu zakupów świątecznych, czyli każdy liczy, że uda się upolować rzeczy w jak najlepszej cenie. No cóż, jednak wyścigu po najlepsze cenowe okazje dochodzi również do wielu nieprzyjemnych sytuacji, jak kłótnie, przepychanki czy bójki. Pytanie, czy warto, proszę Państwa, tak? No i apelujemy o rozwagę w tym dniu. To wszystko w tym serwisie. Bardzo dziękujemy za uwagę. Więcej na bieżąco na naszym portalu tvp.info. Za chwilę minęła 8. Program poprowadzi Krzysztof Świątek. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Emilia Zimińska, zapraszam na serwis. Władze Prawa i Sprawiedliwości oczekują od prezesa NIK honorowej decyzji podania się do dymisji. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości doszło do spotkania prezesa Jarosława Kaczyńskiego i Mariusza Kamińskiego z Marianem Banasiem. Powodem decyzji są medialne doniesienia dotyczące m.in. oświadczeń majątkowych Mariana Banasia. Zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel zaznacza jednak, że sam fakt prowadzenia postępowania kontrolnego nie jest dla nikogo obciążający. Funkcjonariusze CBA zatrzymali kolejne osoby związane z przetargami na najem i sprzedaż nieruchomości w Krakowie. Śledztwo CBA dotyczy nieprawidłowości dotyczących ustawiania przetargów, najmu lokali usługowych i mieszkań w atrakcyjnych częściach miasta w latach 2015-2017. Dziś mija termin przyjmowania wniosków o rekompensatę strat spowodowanych suszą. Dotychczas wypłacono 500 milionów złotych. Pozostali rolnicy otrzymają środki w pierwszym kwartale przyszłego roku. A teraz o niespodziewanej wizycie prezydenta Stanów Zjednoczonych w Afganistanie. Donald Trump odwiedził amerykańskich żołnierzy stacjonujących w tym kraju. Była to jego pierwsza wizyta w tym kraju w czasie jego prezydentury. A wszystko to z powodu święta Dziękczynienia. Telewizja Polska nie zwalnia tempa. Już po historycznym, podwójnym polskim zwycięstwie na Eurowizji Junior TVP po raz pierwszy w historii wprowadza zimową ramówkę. I gdy stacje komercyjne zapadają w zimowy sen, Telewizja Polska przedstawia zimowe premiery. W tym serwisie to wszystko. Już za moment minęła 9, a po więcej informacji zapraszam o godzinie 10. Do zobaczenia. To jest druga część poranka TVP Info, minęła 9. Przepraszam, minęła 10. Witam się z Państwem. Emilia Zimińska, dzień dobry. I Karol Gnat, dzień dobry. Chcielibyśmy z Państwem jeszcze pozostać godzinę, ale to będzie już ostatni serwis o poranku. Zapraszamy. Prezes Najwyższej Izby Kontroli po rozmowie z kierownictwem Prawa i Sprawiedliwości jest oczekiwanie, aby Marian Banaś złożył dymisję. O szczegółach spotkania i decyzji mówił zastępca rzecznika prasowego PiS Radosław Fogiel. W stosunku do wielu posłów prowadzone są postępowania sprawdzające, podkreśla poseł PiS Bartosz Kownacki. Zdaniem polityka nie można było traktować tego jako argumentu przeciwko kandydaturze Mariana Banasia. O sprawie związanej z Marianem Banasiem, szefem Najwyższej Izby Kontroli, rozmawiali także politycy, goście programu Minęła 8. Przypominam, że tylko do jutra można składać wnioski o wypłatę świadczenia 300+. Od lipca do końca października zostało złożonych ponad 3 miliony wniosków o pieniądze z rządowego programu Dobry Start, mówiła w programie Wstaje Dzień minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Teraz o twardej polityce. Zjednoczona Prawica z umową koalicyjną w Platformie Obywatelskiej z kolei rusza na dobre walka o to, kto będzie kandydatem tej partii na prezydenta. W tle spór o przywództwo partii. Krzysztof Nowina-Konopka. To teraz politykę zostawiamy i skupiamy się na muzyce, bo jak wiadomo, muzyka łagodzi obyczaje, również te polityczne. A od dziś... Poznań.
Poznań stanie się stolicą polskiej churalistyki. Rusza bowiem największe wydarzenie muzyki churalnej w Polsce, Grand Prix polskiej churalistyki imienia Stefana Stuligrosza. No i usłyszeliśmy w naszych uszach, pewnie państwo w głośnikach już pierwsze dźwięki. Rzeczywiście te obyczaje już są złagodzone. I jeszcze w kwestii informacji, podczas 3 dni na scenie zaprezentuje się aż 35 chórów. To tyle informacji od nas. Więcej już teraz Mateusz Wojciechowski, który jest w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Mateusz uśmiechnięty, spokojny, stonowany. Mateuszu, co jeszcze przygotowali organizatorzy? No pytanie tylko, czy bilety jeszcze są, Mateuszu? Bardzo dziękujemy za te relacje. A propos, proszę państwa, zakupów, także biletów. Dzisiaj zakupowe szaleństwo, bo Black Friday 2019 wystartował. To dzień największych wyprzedaży w roku i okazja do zakupów świątecznych prezentów, tańszych nawet o 70%. No, co do zasady tak powinno być, ale to państwo się przekonają dzisiaj podczas zakupów. A wszystko zaczęło się w Stanach Zjednoczonych, ale od kilku lat Czarny Piątek jest popularny także w Polsce. Nasz reporter Bartosz Mokrzycki sprawdza oblężenie sklepów w jednej z krakowskich galerii. Powiedz, czy z powodu Black Friday ruch w sklepach jest większy? To my podpowiadamy państwu, co można kupić, na przykład nowy telewizor. Duży, ogromny, bo będzie tej zimy mnóstwo okazji do tego, żeby z niego skorzystać. Telewizja Polska pierwszy raz w historii wprowadza zimową ramówkę, a to był czas podsumowania minionego sezonu. A w ofercie, między innymi pod hasłem Bądźmy Razem, każdy znajdzie coś dla siebie, będą 4 nowe seriale, a na ekrany powróci także teleturniej Wabank. A już od 1 stycznia na antenie telewizyjnej Dwójki zagości 3. edycja programu The Voice Kids. Z Dawidem Kwiatkowskim podczas oficjalnej prezentacji nowej ramówki rozmawiała Alicja Sękowska. Kojarzył tego utworu Superhero i Wiktoria Gabor oczywiście, która również wystąpiła podczas prezentacji zimowej ramówki TVP. A już o 10.30 będzie gościem TVP Info, dlatego zachęcamy, by pozostać z nami na antenie. I zachęcamy do tego, by państwo powrócili jutro o 5.55, bo to już wszystkie informacje w poranku. Pojawimy się rano, życzymy państwu dobrego dnia. Wiktoria Gabor za chwilę w studiu, a my jeszcze na chwilę zostawimy państwa z utworem Superhero. Do zobaczenia. Do zobaczenia.